Niedawno rozpoczęty rok liturgiczny przeżywamy rozważając sakrament Eucharystii i w szczególny sposób kładąc akcent na to, że Eucharystia jest wielką tajemnicą naszej wiary. Kiedy codziennie odprawiam mszę świętą, prawie zawsze stawiam sobie pytanie, jak to jest, że ja, słaby, grzeszny człowiek, mogę stać przy ołtarzu, że ja, pył i proch, chociaż swoje ważę, ale i tak pył i proch, mogę brać w ręce samego Boga. Mogę Go podnosić, ukazywać ludziom i potem Go im rozdawać. Dlaczego ja? Skąd taka łaska? W psalmie 103, śpiewanym w dzisiejszej liturgii, czytamy: miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. Nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani według win naszych nam nie odpłaca. On odpuszcza wszystkie Twoje winy i leczy Twoje choroby. On Twoje życie ratuje od zguby, obdarza Cię łaską i zmiłowaniem. Dlatego błogosław, duszo moja, Pana. Wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego. Błogosław, duszo moja, Pana, i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. Mam nadzieję, że na to pytanie, dlaczego ja, skąd taka łaska, Jezus kiedyś w niebie mi odpowie.